A co cię w ogóle tutaj przywiało? Co tutaj sprawiło, że się tutaj pojawiła? Były mąż, ale zostałam, także mi się podoba. Już 20 lat tutaj jesteś. Tak. A z miejsc takich turystycznych są jakieś obiekty, które warto zobaczyć? Takie koniecznie. Jest to Bamboo Cathedral, to jest Chaguaramas, czyli tak na zachodniej części wyspy. I takie bardzo duże bambusy, tak się, tak jak katedra wyglądają, bo tak, tak się, wiesz, schodzą ze sobą. To tam warto zobaczyć, tam jest fajnie. A co jeszcze? No i plaże, góry. Mhm. Tutaj, tam, można sobie pójść na spacerek taki po górach, to w sumie nie. Czyli w samej stolicy praktycznie te góry są, tak? Tak, 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 bardzo blisko. Co jeszcze? Jedzenie jest dobre, street food, doubles. Tak, doubles. Street foody są tutaj takie night markety duże, tak. No, że nawet jesteśmy w takim miejscu, gdzie tutaj zaraz coś się zacznie dziać koło 18. Jak tutaj ludzie żyją, tacy przeciętni, ile tutaj się zarabia? No właśnie trudno powiedzieć, bo nie ma przeciętnych ludzi. Są bardzo, bardzo bogaci, tak parę procent i reszta to jest reszta, także są ludzie, którzy mają samochody i wszystko, Porsche, a reszta ma taksówki. No tak, no widziałem właśnie, że są salony nawet Porsche, drogich marek, ale też widziałem, że ludzie mieszkają na ulicach. Właśnie. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Kasia Jankowska. Witam Cię, Kasiu. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłaś się na udział w moim programie, w wywiadzie. Jesteśmy na Trinidadzie i Tobago i Kasia mieszka tutaj na stałe od 20 lat. Tak. I dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać, jak wygląda tutaj życie, żebyś powiedziała Polakom, może kogoś się tutaj uda ściągnąć z Polski, może ktoś ma ochotę zamieszkać w tak egzotycznym miejscu. Co w ogóle tutaj robisz? No teraz jest to czas na karnawał, także przygotowuję się na karnawał, czyli na razie jest dużo szycia kostiumów, pracuję w takiej, co to jest mini band, czyli mały zespół, tak mniej więcej 25 osób. Ale co robisz? Ale szyję ciuchy, tak? Ja szyję ciuchy, ale to jest kostiumy, ale wszyscy prawie, że są na szczudłach. Aha. Także to jest taki specjalny właśnie zespół szczudlarzy, więc mamy takie ogromne, ogromne kostiumy, także jest dużo, dużo szycia. Okej, okay. No ale no dobrze, to teraz jest okres akurat przed karnawałem, tak. A normalnie w ciągu całego roku co tutaj robisz? No, zajmuję się głównie fotografią i też takie koordynacją różnych projektów, głównie z artystami. A co Cię w ogóle tutaj przywiało? Co tutaj sprawiło, że się tutaj pojawiła? Były mąż, ale zostałam, także mi się podoba. Już 20 lat tutaj jesteś. Tak. Powiedz mi, jak tutaj wygląda, tutaj masz w ogóle firmę swoją otworzoną jakąś? No tak, no konsultuję, także to mała, jestem głównie ja, czasami współpracuję z innymi fotografami czy z innymi firmami. Jest takie miejsce, Art Space, nazywa się Alice Yard i oni mają dużo projektów, czasami z innymi artystami czy z innymi krajami, jeśli chodzi o takie właśnie, no związane z art exhibit, z tego typu rzeczy, czy z fotografią, czy właśnie z karnawałem, czy ze szczudlarzami, takie różne. Ale tutaj jako Polka normalnie mogłaś zarejestrować swoją działalność gospodarczą? Czy tutaj nie trzeba mieć zarejestrowanych? Jest tak na luzie. Aha, czyli artystycznie. Tak. Okay. Ale można, czy nie, jak mam w tym roku w sumie, chcę zarejestrować się jako sole trader. Także to jest tylko mały biznesik, także nie trzeba nic wielkiego. Ale bez żadnego problemu, bo to już masz obywatelstwo tego kraju? Mam, to się nazywa permanent residency. Czyli taką rezydencję, rezydenturę taką, tak? Permanent residency, tak. A jak tutaj można ewentualnie pojawić się w tym kraju i zamieszkać? No bo na lotnisku formalności, w zasadzie przeraziły mnie te wszystkie formalności, które tutaj są. Z lotniska wychodziliśmy dobre 3 godziny, no bo kolejka do jakichś odpraw, jakiś 1000 papierów, wypełnianie, tak. Wszędzie formalności, chce się wymienić, nie wiem, małe jakieś pieniądze w kantorze, wypełnia się kupę papierów, rejestrują się. Bardzo lubią, wszystko trzeba podpisać, papierki. Karta telefoniczna, dosłownie spędziliśmy około 3 godzin, żeby wyjść z lotniska i mówię, no pierwszy raz w życiu takie coś nas spotkało. Co trzeba zrobić, żeby tutaj zamieszkać? No chyba najłatwiej mieć męża tutaj, wtedy łatwiej, ale even to zajęło chyba tak dobre 3 lata, żeby się zarejestrować kompletnie. To musiałam wracać na parę miesięcy, musiałam zapłacić ileś tam pieniędzy i czekać i przyjść na jakieś spotkanie i znowu poczekać i w końcu dostałam. Ale teraz słyszałam, że zajmuje nawet może ponad 5 lat. Wcześniej było. Ale w ciągu tych 5 lat musisz też wyjeżdżać do Polski, czy możesz już tutaj cały czas siedzieć? Mogłam być. W sumie teraz, jak mam ten permanent residency, nie mogę wyjechać na ponad rok, bo wtedy stracę.
to mogę wyjeżdżać i wracać, ale... Jasne. Ale jak tutaj wyglądają ceny? No bo w zasadzie, jeżeli chodzi, troszkę głośno jest, jesteśmy przy głównej takiej ruchliwej ulicy. Jak tutaj wyglądają ceny? No bo ja miałem na razie do czynienia tylko z jakimiś restauracjami, z czymś takim, wydaje się, że dosyć drogo jest. Dosyć drogo, tak. Tak, szczególnie, bo dużo rzeczy jest importowanych, także jak się pójdzie na rynek, to tam można tanio kupić na przykład ogórki, czy dynie, czy mango, czy papaje, tego typu banany można tanio kupić, ale reszta to jest w miarę wszystko drogie. Wszystko importowane. Ze Stanów głównie, ze Stanów. Czasami też z Ameryki Południowej, ale w miarę drogo. Czy czegoś ci tutaj brakuje, co miałeś w Polsce? Kapusty kiszonej, ogórków kiszonych. Tak. Ale można to samemu zrobić. Właśnie nie do końca, bo jakoś inaczej się kisi tutaj. Przez temperaturę może, przez wszystko. Powiedz mi, jak tutaj wygląda temperatura przez cały gorąco, rok pogoda? Gorąco, 32 stopnie. 32 stopnie. Jest jakaś pora deszczowa? Jest. Teraz my jesteśmy w suchej porze i deszczowa pora tak jest od czerwca do Bożego Narodzenia mniej więcej. Jak wygląda bezpieczeństwo? Czuję się tutaj bezpiecznie, bez żadnego problemu poruszać się tutaj po ulicach? Ja się czuję bezpiecznie. Ja naprawdę wszędzie chodzę, wszędzie jeżdżę i czuję się zawsze bezpiecznie. Ale oczywiście trzeba tak uważać, ale to nic dziwnego w tym. No. A powiedz mi, dlaczego, może się orientujesz, czemu nie ma tej takiej popularnej turystyki? Bo ciężko jest tutaj w ogóle spotkać Polaka, bardzo mało ludzi przyjeżdża tutaj z Polski. Mi się wydaje, że nie potrzebują po prostu, mają ropę, mają dużo własnych rzeczy i nie czują potrzeby turystów. Czyli żyją z ropy, z czego jeszcze? Port jakiś, bo tutaj porty tak, jakieś są? Tak, ale głównie ropa chyba. Teraz jesteśmy na Trinidadzie. Jest druga jeszcze wyspa, Tobago. Tak. Ona jest podobno bardziej nastawiona na turystykę. Bardziej, ale też tak nie do końca, bo wszystko jest takie unspoiled, czyli nic nie jest za bardzo przygotowane też na turystów, także idzie się, jest jakiś dom, jakieś kozy, jakiś drugi dom i wszystko jeszcze bardziej powoli niż tutaj. Bardzo, bardzo powoli wszystko tam idzie. A jeżeli chodzi o same plaże, o takie miejsca typowo turystyczne, to gdzie lepiej? Tutaj na Trinidadzie czy na Tobago? Na Tobago są chyba lepsze plaże, ale ja tutaj też lubię plaże. No Maracas jest najbliżej, ale na południu wyspy są bardzo ładne plaże, ale to tam trzeba dojechać, tak czasami 2 godziny się jedzie. No tutaj też wyprawa na Maracas plaże też zajmuje nam przynajmniej ponad godzinę. Są takie korki. Z dziećmi. Bardzo wolno się jeździ, mimo tego, że dosyć szerokie te ulice są. Bardzo wolno się jeździ. Jeżeli byś miała polecić jakieś miejsca turystyczne, oprócz tych plaż, co tutaj jeszcze można zobaczyć? No karnawał. Karnawał najlepszy. Kiedy on się tutaj zaczyna? No tak jak tłusty czwartek. Czyli w lutym to jest, tak? Tak, no. Czyli w tym roku to będzie 20-21 lutego. A z miejsc takich turystycznych są jakieś obiekty, które warto zobaczyć? Takie koniecznie. Jest to Bamboo Cathedral, to jest Chaguaramas, czyli tak na zachodniej części wyspy. I takie bardzo duże bambusy, tak jak katedra wyglądają, bo tak się, wiesz, schodzą ze sobą. To tam warto zobaczyć, tam jest fajnie. A co jeszcze? No i plaże, góry. Tutaj, tam, można sobie pójść na spacerek taki po górach. To w sumie nie, czyli w samej stolicy nie praktycznie te góry są, tak? Tak, bardzo blisko. Co jeszcze? Jedzenie jest dobre, street food, doubles. Tak, doubles. Street foody są tutaj takie night markety duże, tak. No, nawet jesteśmy w takim miejscu, gdzie tutaj zaraz coś się zacznie dziać koło 18:00 i tutaj jest dosyć chyba tanio nawet. Tak, to jest tańsze. Bo tutaj widziałem, że dużo miejscowych właśnie je na miejscu. Tak. To jeszcze? No i Atlantyk też jest ładny, żeby pojechać właśnie na wschód. Tamten mi się podoba. A tak to nie ma za bardzo takich miejsc specjalnie turystycznych, bo nie wchodzi w turystykę. Jak tutaj ludzie żyją, tacy przeciętni? Ile tutaj się zarabia? No właśnie trudno powiedzieć, bo nie ma przeciętnych ludzi. Są bardzo, bardzo bogaci, tak parę procent i reszta to jest reszta. Także są ludzie, którzy mają samochody i wszystko, Porsche, a reszta ma taksówki. No tak, no widziałem właśnie, że są salony nawet Porsche, drogich marek, ale też widziałem, że ludzie mieszkają na ulicach. Właśnie. Jak tutaj wygląda taki system socjalny? Czy są jakieś emerytury? Ci ludzie tak, mają jakieś emerytury? Tak, emerytura jest nieduża, ale jest. I no, szpitale są też państwowe, szkoły państwowe. Także dużo jest, dużo biurokracji też, nie wiem, i wszystko tak wolno działa, no ale działa. Ja byłam w szpitalu parę miesięcy temu, bo miałam problem z płucami, no i zajęło to parę godzin, ale było okej. Jasne. Czyli ty też masz tutaj jakieś ubezpieczenie, coś takiego? No nie, to nie trzeba pokazać. Jak to wystarczy prawo jazdy lokalne pokazać i tyle.
Prawo jazdy masz już lokalne? O muszę... tak, od dawna. Zdaje się fatalnie jeździ z drugiej strony. Fatalnie się jeździ się po lewej stronie, ale można się przyzwyczaić, wcale tak tragicznie nie jeżdżą, no też uważają na niektóre samochody, bo no niektóre. Niektórzy jeżdżą drogimi bardzo samochodami tutaj. No tak. Niektórzy takimi wrakami poobijanymi z każdej strony, także no. Trzeba uważać. Powiedz mi, jakbyś miała tutaj ewentualnie polecić Polakom przyjechanie. Na ile czasu trzeba tutaj się wybrać, żeby zobaczyć te takie najważniejsze rzeczy? W ile dni tutaj można objechać? Tydzień wystarczy. Jeśli się chce zobaczyć takie wszystkie plaże, no to jedna plaża na dzień. Mhm. Na właśnie na południu, nad Atlantykiem, na Maracas, Bamboo Cathedral też warto zobaczyć. I sądzę, że głównie właśnie naturę bym poradziła. Mhm. Architektura tutaj też jest ciekawa, ale architektura to lepiej po prostu się przejść po mieście, zobaczyć. Jak duża Polonia tutaj mieszka w tej chwili? Bardzo mało ludzi, może tak 5 Polaków. Masz kontakt ze wszystkimi? Znacie się wszyscy? Prawie. Robicie jakieś wspólne imprezy, jakieś, nie wiem, rzadko, święta? Rzadko. Mhm. Są jakieś polskie miejsca w ogóle, typu, nie wiem, polska restauracja, polski sklep? Polski sklep nie. Czasami można znaleźć coś w spożywczym z Polski. Mhm. A tak to nie za bardzo. Nie. Spotykasz tutaj nieraz Polaków, którzy turystycznie przyjeżdżają? Turystycznie nie. Mhm. Jakoś nie widzę ich po prostu. Nie wiem w sumie, gdzie bym ich spotkała, ale tak to... My żeśmy tutaj przylecieli z Barbadosu. Mhm. No w zasadzie Barbados jest bardzo mocno nastawiony na turystykę. Tak, tak. Zupełnie tak. Inaczej. Kawałeczek się tutaj leci, bo jest 40 minut lotu i znajdujemy się też w zupełnie innym klimacie. Także jeżeli macie ochotę zwiedzić kilka miejsc, to nie siedźcie w jednym miejscu przez 2 tygodnie. Tylko też polecam odwiedzenie Trinidadu i Tobago. Jest w miarę bezpiecznie, także parę miejsc można ciekawych nowych. Tak. Szczególnie plaże, naprawdę są plaże fajne. Poznań. Co jeszcze możesz powiedzieć tutaj moim widzom o tych wyspach, co tutaj jeszcze można ewentualnie robić? Karnawał. Tylko karnawał. Tak, głównie karnawał. No właśnie, jak wygląda ten karnawał tutaj? Bo w Brazylii to tak na dobrą sprawę wszyscy myślą, że to całe miasto tańczy. To jest zamknięta jedna tam dzielnica czy jedna ulica. Tutaj całe miasto tańczy. Naprawdę? Tak, i to się zaczyna tak od 4 rano w poniedziałek i idzie tak do północy we wtorek. Mhm. A jak wygląda w ogóle szkolnictwo? Jak nauka dzieciaków wygląda? No są szkoły państwowe i prywatne, z reguły religijne, także z klasztorem. Nawet się nazywają na przykład St. Joseph's Convent, to jest klasztor świętego Józefa, to jest bardzo znana szkoła. Głównie dla dziewczynek i w liceum są głównie właśnie albo dla dziewczynek, albo dla chłopców. Ale szkoła jest w ogóle obowiązkowa? Czy dzieci mogą nie chodzić, jak nie wiem, tam na wsi gdzieś mieszkają, mogą nie chodzić do tej szkoły? Na pewno się zdarza, ale powinny chodzić i jeśli się ktoś dowie, że nie chodzą, to będą musiały to chyba do, sądzę, że do 14 lat chyba jest obowiązkowa szkoła. No czyli tak samo jak u nas w Polsce, do 15 roku życia dzieciaki muszą do szkoły podstawowej chodzić. Później, czyli co, tutaj te pierwsze klasy, ile jest klas jakby w szkole podstawowej? Czyli w szkole podstawowej jest 7 lat i w liceum też jest 7 lat. Czyli dłuższe jest, liceum jest dłuższe niż w Polsce. Tak, także kończę jak mam 19 lat. Mhm. Ale jak... to jest taki brytyjski system, czyli w sumie kończy się liceum po 5 latach i potem są A-levels albo Cape Form 6. To jest takie właśnie 2 lata przygotowawcze na uczelnię. Jak się nie idzie na studia, to nie trzeba. To się kończy w takie formal graduation jest po 5 latach. Liceum. Studia te są darmowe? Można darmowe studia tutaj robić? Tak, półdarmowe. Jest GATE, to jest taki government scholarship i to z reguły płaci za połowę, ale nie są drogie studia. Mhm. Dużo ludzi studiuje, czy na ogół kończą po jakichś szkołach podstawowych? Teraz więcej niż wcześniej. Mój najstarszy syn jest na pierwszym roku właśnie na uczelni. Chyba może połowa, może trochę mniej, ale z reguły po szkole coś tam robią, ale nie wszyscy, niektórzy pracują tuż po liceum. Jaka jest tej religia? Wszystko mieszanka. Katolików jest dużo i Hindusów jest też w miarę dużo, trochę różnych, naprawdę chyba. Zdaje mi się, że na Tobago jest chyba najwięcej różnych religii. Nie ma żadnych starć religijnych? Nie za bardzo. Muzułmanów też jest trochę, także nie widziałam żadnych problemów z tym. I wszyscy w sumie, na przykład jeśli jest święto hinduskie Diwali, wszyscy celebrują, wszyscy. I Boże Narodzenie też wszyscy. A powiedz mi, bo czytałem, że tutaj parę lat temu nawet jacyś polscy księża byli w kościołach. Słyszałam, tak. Wiem, że w St. Finbar's na pewno był i chyba w Assumption chyba też jeden był. No właśnie, w tej chwili już nie ma, tak. Już nie ma. No okej, no myślę, że przybliżyliśmy tutaj życie na Tobago, na Trinidadzie i Tobago turystom.
przyjeżdżajcie w takie nietypowe miejsca, no bo nie warto cały czas jeździć w jedno miejsce, nie wiem, do Turcji, do Egiptu i tak dalej, powtarzać cały czas tych samych miejsc. Odwiedźcie to miejsce. Na karnawał. Koniecznie na karnawał, czyli macie jeszcze koło miesiąca na przygotowanie tak. się, także przyjeżdżajcie na karnawał. I co, Kasiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Życzę wszystkiego dobrego, samych sukcesów. I co, dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się Państwu spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i przycisk subskrypcję trzeba wcisnąć, żeby mieć oglądalność moich wszystkich filmów. I w miarę możliwości, jeżeli możecie, udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie za oglądanie i pozdrawiamy.